Tak, możemy. Rock and roll. Witamy serdecznie. Witamy. Jak to Roman przed chwilą powiedział, zaczynamy rock and roll. I rock and roll, tak jest. Roman już troszeczkę jakby powiedział, mniej ma na sobie, więc będzie lżejsza rozmowa. No niestety nie mogą Państwo uczestniczyć w naszych rozmowach pozakulisowych, a tematów jest wiele i to jest właśnie ten tak zwany bonus. Ale nic nie stracicie. Tak zwany bonus tego, że czasami właśnie prywatne rozmowy odbywają się w 4 lub 6 oczu, a nawet w 8, bo ty masz podwójne. A jeszcze z żoną rozmawialiśmy. Więc... A ściany mają uszy. Ale przejdźmy do meritum, czyli do tematu naszej rozmowy. Temat roboczo nazwaliśmy UFO, a ziemska świadomość. Jest to tytuł swojej książki, który mi się bardzo spodobał. To ja zademonstruję, co nie ma nic wspólnego z demonem. Będziesz demonstrator? To jest demon i monstrum. Ale zobaczmy, tam naprawdę jest Roman. Tak. Taki stuningowany. To jest moja książka napisana przeze mnie po ponad 30 latach w ufologii i tytuł książki UFO, a ziemska świadomość sugeruje nam, że to nie jest to samo. Jest wprawdzie jedna świadomość, której cząsteczkami my wszyscy jesteśmy. Świadomość, ja jestem życiem. Tu mówiąc o po niektórzy, jam jest, to jest jakieś takie staropolskie i wydaje mi się, że to nie odpowiada rzeczywistości. Zauważ, Robert na przykład mówi. Ja ci jeszcze tylko przerwę, dobrze? Bo to jest cykl zapowiadający wykład Romana, który mniej więcej tak chcemy zatytułować, na pewno będzie we Wrocławiu. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy. Jeśli ta informacja na pasku albo na dole będzie, to proszę uważnie patrzeć, bo to już jest jakby taka zapowiedź. Postaramy się wiele wątków omówić. Ja będę drążył Romana, żeby troszeczkę nam bardziej powiedział o tym kosmosie, o tych trasach. On będzie mówił może w jednym wątku, ja delikatnie będę go nakierowywał, ale nie wiemy właściwie o czym będziemy mówić, więc spodziewajmy się wszystkiego. Przepraszam, wracamy do twojego wątku. I do zobaczenia we Wrocławiu w niedalekiej przyszłości. Jakakolwiek by nie była, my się spotykamy. Mhm. Więc UFO, ziemska świadomość. Dlaczego dałem taki tytuł tej książki? Ponieważ jest jedna tylko świadomość. Cały wszechświat, to nie Roman powiedział, tylko nawet Einstein. Albert Einstein twierdził, że jest pole zjednoczone i Stanów. To zjednoczone pole. Stanów Zjednoczonych pole? Stanów Zjednoczonych psychicznych, mentalnych, stanów świadomości. Tak naprawdę żyjemy w świadomości. Ta świadomość utożsamia siebie jako ja jestem. Każdy z nas jako mikrokosmos tego makrokosmosu mówi o sobie ja jestem. Prawda się, na przykład ktoś podaje ci rękę, mówisz jestem i dajesz dopiero później imię i nazwisko. My wszyscy jesteśmy cząsteczkami jednego wielkiego ja jestem świadomością. Ta świadomość mówi o sobie ja jestem życiem. Ja jestem światłem. I tak dalej, żeby nie było kazania na górze albo pod górą, pod górkę raczej tu jest na ziemi, więc przybywają do nas przybysze. Ja nie używam słowa, które stworzono w CIA w latach 50., właściwie tak, już obcy. Nie ma mowy w polu zjednoczonej energii o obcych, jest mowa tylko o naszych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. To nie jest moja nauka, to jest nauka Boga i Chrystusa. Jeśli mówię o Bogu, nie mam na myśli Boga z religii jakiejkolwiek, tylko mówię o życiu, które jest stwórcą i z siebie czerpie życie i tworzy formy życia. Niezliczone formy życia. Jest takie pojęcie w języku hebrajskim Elohim.
Słowo im, znaczy zaimek, im oznacza rodzaj męski, liczba mnoga. Zaimek od, po hebrajsku to jest liczba mnoga, ale rodzaj żeński. Na przykład Mishkafaim, Einaim, Garbaim, to znaczy rodzaj męski w liczbie mnogiej. Wilonot, Halonot, Szlonot, to wszystko są wyrazy, które opisują rodzaj żeński w liczbie mnogiej. Bardzo prosty język, jak długo nie trzeba się nauczyć czytać i pisać. Ale też można. Teraz, ci, którzy przybywają na ziemię z jakiegoś innego wymiaru świadomości, i takich wymiarów jest wiele, na przykład 7 razy po 7 wymiarów, porządek, wola, mądrość, sprawiedliwość, cierpliwość, miłość, miłosierdzie. Takie są, to są 7 nieb, jest prawda? On jest w 7 niebie, mawiano. Tu jest 7 niebo, gdzie jest czakra na czubku głowy, tu jest boskie miłosierdzie. Przez miłosierdzie weszliśmy do naszych ciał ziemskich, ubraliśmy na siebie te ziemskie szaty i przez miłosierdzie wyjdziemy i wrócimy z powrotem tam, skąd przybyliśmy, o ile odpowiednio się przygotujemy do tego na ziemi. Tu jest boska miłość, gdzie jest tak zwane trzecie oko i szyszynka. Tutaj w karku z tyłu jest cierpliwość, czakra cierpliwości. We wszystkich językach, jak mówimy o cierpliwości, to tam jest słowo cierp. A po hebrajsku nawet cierpliwość i tolerancja się pisze identycznymi literami. Bez cierpliwości i bez tolerancji nie możemy wrócić z powrotem do bezinteresownej miłości bliźniego. Bezwarunkowej, bezinteresownej. Co nie znaczy, że wszystkie istoty we wszechświecie, mówiąc o miłości, mają to samo na myśli. Prawda? Są niektóre wyznania, gdzie jeżeli mężczyzna gwałci kobietę, to on to robi nie tyle z bezinteresowności, co wolno mu, bo jego wyznanie zezwala na to. Po to stworzył Bóg kobietę, żeby była zadowolona z takiego zachowania. Zrozumiano? Ja bym chciał wrócić do tego jednego wątku, który poruszyłeś, mianowicie po co NASA już jakby zastosowała do tych wszystkich innych bytów słowo obcy? Czy to nie NASA, to CIA. CIA. Jaki kniw był w tym wszystkim? O co im chodziło? I dlaczego taką nakładkę zastosowano? Bo w tej chwili z perspektywy tych kilkudziesięciu lat ewidentnie widać, że obcy... No, kto to jest obcy? Nie ja. Ktoś, kogo nie znam, kogo się czasami nawet boję. Czy to tak w tym kierunku miało pójść? Każde dziecko w Ameryce uczone jest przez mamusię i przez tatusia. Nigdy nie rozmawiaj z obcymi. Z obcym. Mhm. To znaczy, wujek, który może go molestować, nawet nie jest obcy, bo jest członkiem rodziny. To może być też ciocia, żeby nie było. I nie jest obca. Natomiast obcym jest ktoś, kto nie jest z naszego osiedla, kogo nie znamy, kto może być ubrany inaczej. Ja na przykład się czasem inaczej ubieram, po europejsku oni to mówią, you are European. I powiedzmy, zatrzymałem się na stacji benzynowej w Oklahomie. I tam paru takich facetów w kapeluszach patrzyli na mnie bardzo dziwnie. Ja telepatycznie wyczuwałem, oni czują, że jestem obcy, widzą, jak jestem ubrany, ale powstaje pewnego rodzaju dysonans i dystans, tak, że to you don't know who it is. Nie mogą mieć do mnie pretensji o nic, ale jednak sam mój widok i na pewno promieniowanie, przecież zawsze wszystko bazuje na promieniowaniu, my odbieramy promieniowanie innych ludzi. Oni czuli, że ja nie należę do ich świata. O, w ten sposób bym to ujął. I stan świadomości istot z kosmosu w porównaniu z mieszkańcami Matrixa będzie zaburzać Matrix.
my, którzy mamy nasz matryc, nie życzymy sobie, żeby ktoś tu wprowadzał nam wirusy i mówił: słuchajcie, wcale nie musicie tak żyć, jak wy żyjecie. Słuchajcie, nie musicie płacić podatków. Wy nie musicie nic. Nie musicie nawet wierzyć w to, że jesteście Amerykanami, że jesteście białoskórzy, że to ma jakieś znaczenie. Ale może być, że oni jeszcze coś powiedzą. Odwróćcie się plecami do tego Matrixa i zbudujcie sobie własny. Z obcymi się nie rozmawia. I tak powstało obcy. To jest obcy stan świadomości, obcy model myślenia, obce nastawienie do życia. I na pewno to jest złe. Czemu? Bo nie myślą tak jak my. I tutaj właśnie chciałbym, żebyś drugi wątek rozwinął, bo wiesz, staram się zawsze w czasie rozmowy poukładać pewne przestrzenie, tak żeby ludziom łatwiej było rozumieć, dlaczego pewne procesy następują. I tak jak ja zaobserwowałem, to jest taka ewolucja, przynajmniej wiesz, jako młody człowiek jeszcze pamiętam bliskie spotkania trzeciego stopnia i tam IT, kiedy z tego dobrodusznego kosmity i tutaj byłby wdruk, jakby, żeby zaakceptować, że oni są, prawda? Zrobił się obcy ósmy pasażer Pełnostromu, jeśli pamiętasz te szczęki tego potwora, tak, który tak. Już nie był taki jak IT do przytulański, jak pluszaczek, tylko był rzeczywiście obcy zły. I w tej chwili, tak jak obserwuję, to w większości tej narracji, tego wdruku, tego oprogramowania jest obcy jako drapieżca, jako nieprzyjaciel, jako istota, która jest dla nas złowroga. Czy tutaj też mógłbyś jakoś to przeanalizować i wyciągnąć swoje wnioski? Bo chyba będą podobne. Tak, ja się mogę podzielić tylko moimi wnioskami. Ja pamiętam ufologię, w której dobroczynni, dobrze nam życzliwi, pomagający nam w drodze duchowej ewolucji kosmici, przeważnie to były istoty szlachetne, byli blondyni, wysocy blondyni, niebieskie oczy, długie blond włosy aż na plecy, nawet niektórzy zostawili odciski butów na piachu pustyni Mojave i ludzie wzięli, znaczy nie ludzie, tylko dwóch badaczy zdjęło odciski tych butów na gips. I później się okazało, że tam jest przekaz pewnego rodzaju dla ludzkości. Ja mówię tutaj o George'u Adamskim, który był pierwszy, który się odważył przyznać. Ja spotkałem się z ludźmi z kosmosu. Koniec, kropka. W tamtych czasach, mówimy o latach 50., to się mogło skończyć w koszuli z długimi rękawami związanymi z tyłu. A gdyby się upierał u psychiatry nadal, że to jest prawda, bo on to przeżył, no to zaczynała się obserwacja. Co obserwowano? Nie Adamskiego, tylko reakcję jego ciała na to, co mu wszczykiwano. Być może jakby siedział i się opluwał, to znaczy, że mu pomogło i uspokoił się. Więc to były takie czasy. Gość jednak, George Adamski, czyli Jurek Adamski, jedni mówili, że on był pół Cyganem, pół Polakiem, inni mówili, że był pół Żydem, pół Polakiem, a inni mówili, że ćwierć i jedna ósma i dziesiąta, to wszystko nie ma sensu. Ważne jest, co ten człowiek zrobił dla ewolucji, przekazał pewne przekazania i odszedł. Ale on się spotkał? On się naprawdę spotkał. Bo ty rozumiem, że... Tak, ja nie byłem przy tym spotkaniu. Ale twarzą twarz nie rozmawiałeś. Nie zdążyłem. Bo wiem, że w Stanach spotykałeś właśnie z takimi... Tak, jeździłem po Stanach, żeby takich ludzi spotykać. Do niego nie zdążyłem, był Buck Nelson, nie zdążyłem. Odszedł z ciała dwa dni, zanim dojechałem do niego. To byli wszystko starsi ludzie, bardzo starzy ludzie, którzy odważyli się głośno i wyraźnie powiedzieć: miałem takie przeżycie w tym życiu i koniec, czy wierzycie, czy nie wierzycie, nie interesuje mnie. I jak nie wiadomo było już, jak zdegradować takiego człowieka jak George Adamski, więc napisano artykuł, że pan Adamski w podplanetarium w Kalifornii ma restauracyjkę, w której sprzedaje hot dogi.
i właśnie do sprzedawcy hot dogów, jeszcze o takim dziwnym nazwisku, to było dziwne wówczas, przyletują kosmici i przekazują mu swoją kosmiczną wiedzę. No i ludzie czytają, no faktycznie, ktoś sprzedaje kiełbaski, no czemu nie wylądowali na trawniku przed Białym Domem? Dlatego nie, bo widocznie nie było tam z kim rozmawiać. Ale było kiedyś z kim rozmawiać, to był generał i prezydent Stanów Zjednoczonych Eisenhower, który chciał z nimi rozmawiać, ale powiedział, to nie jest tak, że ja mogę z wami rozmawiać, o tak po prostu wychodzę sobie z Białego Domu na ulicę, idę z wami na piwo na rogu i porozmawiamy. Ja muszę mieć zezwolenie pewnych służb na opuszczenie Białego Domu i na to, że pójdę z wami rozmawiać. Więc żeby z nimi rozmawiać, jak dostał zezwolenie, to powiedziano, że pan prezydent pojechał do dentysty, a w tym czasie on był w Idaho, w pewnej bazie lotnictwa i tam spotykał się z kosmitami i oni mu przekazali pewne rzeczy. Oczywiście wtedy były rozmowy o bombach atomowych, o ZSRR i tak dalej. Jego wnuczka, która żyje dziś i działa, Laura, twierdzi, że tata się że dziadek się z nimi spotykał faktycznie i on opowiadał o tym w rodzinie nawet. Jako generał miał większe dojście do informacji bardziej takich strategicznych. Mhm. Czy oni są wrogami, czy nie, czy to są obcy, czy nasi. Bo teraz popatrz, do czego doszło tu. Równe, zgodnie z boskim prawem, z kosmicznym prawem, podobne do siebie drgania przyciągają się. Identycznych nie ma, ale bardzo podobne do siebie, tak. Równe do równego, podobne do podobnego. Na przykład ja się zajmował w tej chwili, powiedzmy, baletem klasycznym, to na pewno byś mnie tu nie zaprosił, bo nie mielibyśmy o czym rozmawiać. To a nie skąd jest... wiesz, czy wieczorami nie trenuję przed lustrem? Nie trenujesz przed lustrem właśnie. Nie zapomnij o rajtuzach. I teraz chodzi o to, że są różni ludzie na świecie i trzeba to tolerować, że ktoś tak żyje. Nawet nie tolerować, to nie nasza sprawa. I teraz jeśli chodzi o właśnie, to są różne ziemskie stany świadomości. Tymczasem przylatują do nas istoty z kosmosu lub z innych wymiarów lub z sąsiedztwa, na przykład w kabale żydowskiej jest napisane, że jest pewien obszar obok naszego świata, który się nazywa Szchina. Szchina po hebrajsku to jest sąsiedztwo. Po prostu. Ja bym tego nie wiedział, gdybym się tam nie nauczył tego hebrajskiego. I z sąsiedztwa do nas też przychodzą. Teraz nie tylko w Izraelu. Na Islandii ludzie wiedzą, że kiedyś żyły tam elfy. Elfy nie chciały toczyć wojen. W końcu stworzyli sobie coś takiego, że mogli zniknąć, żeby nie tracić wojen. Dokąd przeszli? Oni żyją teraz w sąsiedztwie. Elfy żyły też w Szkocji, tam gdzie dziś mamy Szkocję, i żyły tam gdzie dziś mamy Walię i nawet Irlandię Północną. Wszędzie był lud elfów. To nie są te istotki, jakieś skrzydełka i te rzeczy, to są bajki. Natomiast był lud pewien, człekopodobny, humanoidalny. Czyli tam władca pierścieni z tymi takimi uszkami. To, czy mają takie szpiczaste uszy, później Mr. Spock był. Tak, to troszeczkę tak właśnie. To jest, tak. Tak, to te elfy? Tak, oni mieli, to były elfy. I oni nie chcieli toczyć wojen z najeźdźcami, żeby się nie bronić krwawo z bronią w ręce, w chwale ginąć za swoją elficką ojczyznę. Oni ubierali sobie pewnego rodzaju, jakąś technologię dostali właśnie od przybyszy, ubierali sobie na głowy coś takiego, że wprowadzało to ciało, oni się stali niewidoczni, ale nie walczyli, nie zabijali. I jeżeli w różnych legendach, w różnych opowiadaniach, czy to na terenie dzisiejszego Izraela, czy wczorajszych Izraelitów, bo to nie jest to samo, i czy powiedzmy u rodów nordyckich w
wszędzie znają elfy. To znaczy, że coś w tym jest. No, tak samo jak ze smokami jest, że coś w tym jest. Coś w tym jest. Ja generalnie, przepraszam, że tutaj wtrącę, ale wydaje mi się, że byś miał fajny wątek, dlatego że tak jak ja to zrozumiałem, mamy do czynienia z przeogromną ilością różnych ras, gatunków, istot, które funkcjonują na różnym poziomie. Tak jest. Najczęściej to są poziomy wyższe od nas, czyli nie za bardzo... Wyższe w drganiu. W drganiach. I one tutaj, żeby rzeczywiście skomunikować się twarzą w twarz, to muszą przejść tą jakby transformację albo mieć możliwość... I obniżyć swoje drganie. Obniżyć się do tego 3D. I w związku z tym, że ludzie też drgają w inny sposób, czyli są tacy, siacy i owacy, to różne byty, różne istoty, w zależności od tego, co im jest pokrewne, co jest zbliżone, takie się pojawiają. Więc jeśli mówimy o Adolfie, jeśli mówimy o tych wariatach ze Stanów, mówimy o psycholach z Rosji. I to, o Marii Magdalenie na przykład. Tak, tak. To oni przyciągnęli albo byli łupem, albo sojusznikiem istot, które w ten sposób funkcjonowały. Tak. Ludzie, którzy mają przekazy, którzy pokazują coś innego i tutaj powiem brzydko, czy Chrystus był kosmitą, to oni przyciągają zupełnie inne byty o innych Absolutnie wibracjach tak. i o innym przesłaniu. Tak. Dzisiaj słowo kosmita dla wielu ludzi kojarzy się z kimś, kto odlatuje od ziemskiej rzeczywistości. Ja nie widzę w tym nic złego, że odlatuje ktoś stąd, skoro mu tu jest niewygodnie i niedobrze i ma dość. Ale kosmita to jest ktoś, kto doszedł do wniosku, że ja sam jestem kosmitą, wyglądasz przez okno, widzisz nieskończoność i wiesz, że po drugiej stronie tej planety ta nieskończoność dalej istnieje. My możemy żyć w ziemskiej świadomości. Jesteśmy teraz we Wrocławiu, przy ulicy takiej i takiej, numer takiej i takiej, piętro takie i takie, siedzimy obok siebie i możemy wziąć i zmierzyć odległość między twoim ziemskim ciałem, moim ziemskim ciałem, to jest 97 cm. I to nazywamy po ludzku przestrzenią, bo to jest nazwa, która jest tylko w naszym umyśle. Bo w jedności nie ma przestrzeni i ta przestrzeń nas dzieli czy łączy. Nas uczono, że dzieli w szkole, a ona naprawdę nas łączy. Tak samo jak powietrze nas łączy, wdychamy ten sam tlen i wydychamy z siebie w to samo powietrze. Idziemy wziąć prysznic z tą samą wodą, czy w Nowej Zelandii, czy we Wrocławiu. Wszystko nas łączy. Ale możemy na przykład powiedzieć, a ja chcę podzielić, to jest to, co w Satana chciała podzielić, to ja chcę się oddzielić od całości i stworzyć swój państwo w państwie, to co Watykan na przykład, państwo w państwie tworzymy. Wy macie sobotę, dobrze, my stworzymy sobie niedzielę. No ale co z tego macie, że miliard ludzi będzie klękać przed nami i robić to, co my żądamy. I śpiewają, bydlęta klękają i tak dalej. Czy ta uwaga... I pas też jest. Tak. Czy ta uwaga, której właśnie, którą my poświęcamy dla, załóżmy, tutaj mówiłeś, religii, polityki, różnych tak zwanych bożków, jak ja to nazywam, jest właśnie tym elementem, na którym pewnym grupom bardzo zależy? Tak. Oczywiście. No to jeszcze raz spróbujmy to przeanalizować i zapytam trywialne pytanie, dlaczego większość widzów ma już swoją koncepcję, ale jakby Roman Nach nam jeszcze tutaj wytłumaczył swój pogląd na ten temat, wydaje mi się, że też to nam troszkę pomogło. Ja może nie tyle tłumaczę, co dzielę się moimi doświadczeniami. Ja spotykałem na Ziemi różnych ludzi. Myślę, że wielu z was mogło spotkać kogoś z sąsiedniego wymiaru, z innego wymiaru, z innej planety, ale on wam nie wyglądał na takiego, bo może zachowywał się inaczej. Na przykład w dawnych czasach, jak ktoś nie chciał jeść mięsa, to się były różne dowcipy, nazywano go wegetarianinem, bo on wegetuje i tak dalej. Dzisiaj na każdym rogu można już kupować veggie burger.
Ja nie mówię, że wszyscy mamy teraz przejść na weganizm, albo wszyscy mamy być wegetarianami, albo wszyscy mamy przestać jeść jajka. Właśnie nie. Każdy we właściwym czasie dla siebie zdecyduje, co jeść, co pić i dlaczego tak decyduje. To jest ważne. Bo to, że ja na przykład będę wegetarianinem, jak żona Goebbelsa, która kazała swojemu lekarzowi podtruć 6 dzieci, mężowi powiedziała: otrujesz mnie i zaszczelisz mnie, i sam się otruj i też mnie zaszczeli. Prawdopodobnie ją szukał, ale to nie o to chodzi. Ty możesz, to wszystko byli wegetarianie. Hitler był wegetarianinem nawet, a zabijał ludzi. Nie wiem, czy osobiście, czy nie, bo przy tym nie byłem. Ale definitywnie wiedział, co się dzieje w Niemczech. I z jego rozkazu działy się takie rzeczy, a mali nadgorliwcy ochoczo wykonywali zadania. Tak to wyglądało naprawdę. Być może nawet on sam nie wiedział o pewnych rzeczach, bo go to nie ciekawiło, czy tam w Polsce spalili jakąś wieś, czy nie. Może nawet nie wiedział, że taka wieś istnieje, i dla niego to nie było ważne, jakiś Scheißpolen tam, jakiś Juden. On gdzieś indziej był prowadzony przez pewne bardzo negatywne istoty, które nim kierowały. On 3 razy wstał od stołu, gdzie był na niego zamach. To nie jest to. Jeden raz dobrze, przypadek. Drugi raz zbieg okoliczności. Ale trzeci raz? Więc różne istoty tu przybywają, różne rzeczy robią. My mogliśmy się spotkać w naszym życiu z takimi istotami. Na przykład ktoś nagle nie jadł, ktoś śmiesznie wyglądał, ktoś się ubierał inaczej niż inni, a później się okazało, że to jest moda. Ludzie byli do przodu. Na przykład Elvis kiedyś powiedział, że on przyszedł na ten świat po to, żeby rozhuśtać ten świat. I zrobił to. Elvis the Pelvis go nazywali. Rozruszał cały świat. I rock and roll. Ludzie słuchali Mozarta, Schumana, wiesz, Beethovena, a tu nagle shake rock. Było zabronione jakiś czas w Anglii słuchać jazzu i rock and rolla. Bo oni wiedzieli, to nie, że ktoś zabronił, bo to jacyś tam religijni. Wcale nie, to ci zabraniali, którzy wiedzieli, o co chodzi. To tak samo jak Jezusa nie ukrzyżowali ludzie, którzy nie rozumieli, co on mówi. Kazano zabić Jezusa dlatego, bo wiedzieli, że on przyszedł pokrzyżować ich plany. No to oni mówią, to my ukrzyżujemy twoje ciało. To on mówi, to ja się na to zgodzę, i zrobił błąd w Matrixie. Bo wszyscy myśleli, że on się będzie bronić, i Piotr go bronił. A on mówił, nie, nie wyciągaj miecza z pochwy, bo miecz, wtedy od miecza zginiesz. Więc abstrahując od tego wszystkiego, różnica między stanem świadomości, i znowu, nie wszyscy kosmici, nie wszyscy są tacy i tacy, tak samo jak nie wszyscy Żydzi, nie wszyscy muzułmanie, nie wszyscy Rosjanie. Nawet teraz widzę, są Rosjanie, którym się wcale nie podoba to, co się dzieje. Nie z miłości do Ukraińców, z tego, co się dzieje. XXI wiek, to już nie ma się dziać. Ale na pewno są tam ludzie w Rosji, którzy twierdzą, to się musi dziać, bo my wierzymy, że tylko przemocą można coś załatwić. I są ludzie, którzy, jak Rosjanin Lew Tolstoj, twierdził, przemocą nic nie załatwimy. I Gandhi, który z nim korespondował, przemocą nie załatwił tego. Więc są różne stany świadomości. Są istoty, które bardzo są życzliwe dla nas, choćby z tego względu, że ich ojcowie, nazwijmy to, stworzyli takie istoty, w jakich my żyjemy. Nie nas, tylko istoty tych ludzi. I mówię, no to teraz utrzymajmy ich i pomóżmy im podnieść się w ewolucji. I są istoty, które bez pardonu zrobią potop albo skłócą, żeby bombami się wyczebili tam, po czym oczyszczą planetę z radioaktywności i przejmą tą planetę.
Właśnie, podjąłeś bardzo ważny wątek, bo często, gęsto są takie rozważania, a co się stanie, jeśli rzeczywiście jakiś taki wielki boom nastąpi albo będą problemy. Ja mówię, słuchajcie, Ziemia sobie jako planeta poradzi. Jeśli chodzi o technologie i techniki, to one są na dużo wyższym poziomie i czasami często nawet niewyobrażalne dla nas, ale są. Oczywiście. Jeśli uwzględnimy sobie poziom tak zwanych kosmiczny i dopuścimy do tego, że mogą podróżować, to już sama różnica technologii albo umiejętności wykorzystania tego, co jest w naturze, bo to niekoniecznie musi być technologia, często to mogą być żywe organizmy, czy nawet widzimy, co potrafią mikroorganizmy, bakterie i tak dalej, to tutaj wejście w ten temat może po prostu im pozwalać, jak to się mówi, robić tak zwane zmiany i szybko rekultywować bardzo mocno to środowisko, bo dla nich jakby to może być już łatwa sprawa. I my często, gęsto fiksujemy się, a to jest niemożliwe. Nie, nie ma niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko są rzeczy, które nam są niedopuszczone i niepozwolone, bo w tym momencie moglibyśmy zrobić to, co tak powiedziałeś, możemy wyjść, zamknąć grę i powiedzieć, nie gramy w to, bo mam dużo innych atrakcyjnych zabawek, które mogę wykorzystać dla siebie. W latach 80. to musiały być 80. lata, bo wtedy moja córeczka w Chicago dołączyła do naszej trójki. Było prawo, ja się dowiedziałam przynajmniej, że weszło prawo w życie. Kto oficjalnie nie było żadnych kosmitów, koniec, kropka, nie ma żadnych kosmitów, to są jakieś mrzonki ludzi, którzy są niezrównoważeni psychicznie. Że wprawdzie ci ludzie między sobą się nie znają, wprawdzie ich liczba na całym świecie rośnie, mimo to, oni nazywali anecdotal evidence, czyli to są dane anegdotyczne, śmieszne, bo przecież wiadomo, że nie ma żadnych kosmitów. Człowiek jest ukoronowaniem stworzenia i na tym koniec. To by bardzo smutne było. I teraz w tamtym czasie wyszło na jaw, że jest takie prawo, kto w Stanach Zjednoczonych pomoże kosmicie na Ziemi, że mu da ubranie, żeby się ubrał, wygląda jak wszyscy, pozwoli mu spać u siebie w domu, pozwoli mu chodzić po ulicach, fotografować oczywiście wojskowe obiekty. Wiesz, ktoś przyleciał z innej galaktyki, a tu będzie fotografował obiekt. Słuchaj, Amerykanie wierzą w takie mrzonki. I byli ludzie, że wierzyli. Dlaczego? Bo ich nastraszono. Czym ich nastraszono? Wirusem. To zawsze to samo. Ci obcy, już nie bracia i siostry, obcy, którzy przybywają na Ziemię, mogą przywlec jakiegoś wirusa, który może doprowadzić do epidemii. Żeby tego nie było, zabraniamy gościć u siebie w domu kosmitów i spotykać się z nimi, bo oni mogą nas zarazić śmiertelnym wirusem. Nigdy nie słyszałem o tym, że trzeba dbać o to i powiedzieć, słuchajcie, nie chodźcie po naszych ulicach, bo możecie się zarazić tutaj na przykład jakimś wirusem. Nikt nie dbał o zdrowie przybyszy, gdzie ta gościnność. Tylko dbano o nasze zdrowie, o ziemian zdrowie. Nie rozmawiajcie z nimi, nie zbliżajcie się do nich. To, co teraz się dzieje, to jest stara bajka. To są bery i bojki śląskie, jak go dali w Katowicach. To jest to. I zastraszano ich. Byli ludzie, że pomagali kosmitom. No to zaraz pisano na przykład. Nie Adamski, to był powiedzmy Frank Stranges. Napisał książkę Obcy w Pentagonie. Ja byłem u niego w domu. Bardzo poważny człowiek. I nawet zrobiono film dokumentalny parę lat temu na bazie jego doświadczeń i tak dalej. To Frank mi powiedział, jako pierwszy na tej planecie, bo on był Skopia? Tak, on był specjalistą. Jego zabrano, żeby zdjął odciski palców od istoty, która ich nie miała. Szeryf osobiście widział na niebie gwiazdeczkę, gwiazdka zaczęła być kolorowa, zaczęła rosnąć i to zlądowało na ziemi.
on był pewien, że to nasi, czyli Amerykanie, coś ćwiczą tutaj i dogonił to mnie i wjechał tam, żeby zobaczyć, kto zlądował. I się zdziwił. I się zdziwił, bo zobaczył, że stamtąd wychodzi człowiek nie w mundurze i czuł się tam bardzo dziwnie obok tego obiektu. Aha. Ta istota wyszła i powiedziała do niego po angielsku: "Take me to your leader", weź mnie do twojego przywódcy. Aha. Na co sierżant policji, czyli szeryf, zdaje się, powiedział mu niego: "Słuchaj, mój szef", on myślał, że on mówi do twojego szefa, on nie wierzy w takie rzeczy, bo się już połapał, co widzi. Skracając tą historię, jego wzięli do Pentagonu, on się nazywał, przedstawił się jako Valiant Thor, powiedział, że on jest z misji wenusjańskiej na Ziemi. Wenusjańskiej? Wenusjańskiej, tak. Później Frank mówił, że to nie znaczy, że on był wenusjaninem, tylko oni zawsze mówią, skąd, z której stacji przybyli, ostatnią stację na Ziemi. Prawda? Ja przyleciałem do ciebie, na przykład przyjechałem z Poznania, ale wcześniej byłem w Bielsku. No to ja z Bielsku przyjechałem, czy z Poznania? Z Poznania. Czyli tym razem. Czyli wyglądałoby to w ten sposób, że jakiś większy statek matka gdzieś sobie tu cumuje, a potem mniejsze sobie już... Tak jest, czyli tak jest. Tak, żebyś też zrozumieć, tak co to znaczy misja. To, misja, to, tak powiedział. To tak samo jak na przykład, nie wiesz, pamiętasz te misje katolickie były w różnych, na no różnych właśnie, kontynentach? No właśnie, jezuickie. Przyjeżdżało, przypływali gdzieś tam i potem się rozchodziło, ta, czyli misja była stąd. I w ten sposób dochodzisz do tego, że 50 lat później na przykład Hutu i Tutsi się mordują nawzajem, bo ci są katolicy, a ci protestanci. Tak, no widzisz, ale to nie ten temat, nie tym tak, razem. Tak, ale podziały to... To są, jest to, podział. Podział tak, to jest między innymi... I oni będą się zabijać o te prawdy, które im zostały wstrzyknięte, tak, te wirusy. Przez te to programy. To jest wirus. Przez te programy. Tak jest. I teraz często, gęsto musimy pamiętać o tym, że patrząc się na tą historię i pewne fakty, no są w miarę logiczne, to ziarno zasiane kilkaset lat wcześniej powoduje, że dana grupa tak myśli, druga inaczej i wsadzenie tylko kija w mrowisko. Tak. I oni nie myślą tak jak wy, popatrzcie. Tak, spowoduje, że osiągniemy ten efekt, który już często wspominałaś, że ludzie mogą sobie skoczyć nawet do gardła. W 64 roku, jak ja przybyłem do Izraela, to było, powiedzmy, takie miasteczko, bo tam większość miasteczek było polskojęzycznych, ale tam, gdzie mojego ojca wysłano jako lekarza, gdzieś na pustynię, rozumiesz, tam i on poszedł, no bo po to studiowałem, więc tam byli, on był pierwszym z Polski, jeszcze był jeden bokser z Rosji, a reszta to byli ludzie z Jemenu i z Maroka, bardzo mało ludzi, i mieszkali w bloku 531, to był pierwszy blok, numer 531 i ludzie tam się kłócili o to, co kto je. Na przykład ci z Maroka, którzy jak jedzą ryby, oczywiście tylko morskie, zagryzają papryką taką, że aż ci dźwięczy w uszach, co było nieznane w ogóle w Polsce. A zauważyli, że ci Żydzi na przykład z Polski, jak robią rybę, którą oni nie znali, karpia po żydowsku, to dodają do tego kilka rodzynek, żeby ta galaretka była słodkawa. To o to się kłócono. Jak można jeść takie paskudztwo z obu stron? Przecież tego nie można wziąć do ust, to jest dzicz. Takie coś takiego, te panie. I z drugiej strony na słodko rybę? To przecież to ludzie potrafią nadmuchać takie coś aż do nienawiści. I te istoty, których nie widzą wokół siebie, napuszczają ich na siebie telepatycznie. Ja nie mówię o kosmitach, ja mówię o pomylonych duszach, których nie brakuje. Skąd się biorą pomylone dusze? Jak ktoś był pomylony i umarł, wyszedł z ciała i nadal jest pomylony. Nie jest duszyczka, która pofrunie do Pana Boga. Ktoś był maniakiem, wychodzi z ciała, nadal jest maniakiem. Ktoś był alkoholikiem, on nadal chce się napić, ale nie może wziąć flaszki do ręki i się napić. To jest problem. To jest piekło.
To jest piekło. Nie może sobie dać w żyłę, nie może skrzywdzić ministranta. Więc to wszystko zabieramy na drugą stronę i po drugiej stronie są też kosmici w eterycznych ciałach, częściowo materialnych ciałach, którzy pomagają tym duszom się rozwinąć, które chcą, żeby się rozwijać. Są takie, że nie chcą. Są takie, które myślą, ja zasnąłem jako ja profesor, doktor, chirurg i tak dalej, się nadal utożsamia. Widocznie zasnąłem, mnie się teraz śni, że ja widzę dziwne istoty. Jestem w jakimś miejscu, na pewno się sen skończy wnet, bo on myśli, że on musi wejść do ciała, wstać i dalej robić to, co robił. Ale tak nie jest. Więc jak on nawet nie opuści tego mieszkania, w którym on mieszkał, to wtedy będą mówić, że tam straszy. Bo on zechce odstraszać innych, żeby mu nie wchodzili do jego domu. To jest mój dom, moja własność. Wracają do kosmicznej świadomości. Cały wszechświat jest naszą własnością. Koniec, kropka, nie ma więcej dyskusji moje, twoje. Nie ma nasze, wasze. Nie ma pojęcia świętej własności. Bardzo dużo ludzi się nie zgodzi z tym. Kościół zawsze mówił o świętej własności, a własność Kościół miał dlatego, bo ludzie im oddawali pewne rzeczy wartościowe, lasy. Jak siedziałem w NRD w więzieniu, był tylko jeden adwokat, który mógł prowadzić teczki ludzi politycznie uwięzionych. Nazywał się dr Wolfgang Vogel, Ein Linke Vogel to był. I ten doktor Vogel, zawsze pachnący, elegancki, był częścią tego Stasi. Bo tylko on jeden miał 35 tysięcy klientów. Widziałeś takiego mecenasa? No. 35 tysięcy. Niezła pucha. Wśród jego, bo on decydował, która teczka pójdzie na górę i kogo sprzedamy na zachód. Ja jestem sprzedany. I teraz znam swoją wartość. Jesteś sprzedajną istotą, tak, sprzedaną istotą. Sprzedaną. I wiem, znam moją wartość. 35 tysięcy marek. Jak Mercedes w tamtych czasach. No nieźle. Kto cię wykupił? NRF oczywiście. Nie Izrael i nie Polska. NRF. A zostałeś wykupiony przez Niemców od Niemców? Niemcy mnie sprzedali Niemcom i NRF, żeby pokazać, że oni ciągle kupują więźniów politycznych, że my nie jesteśmy już takimi jak tamci, w ten sposób doładowywali pieniądze biednemu NRD, który by nie wytrwali nawet tyle, ile wytrwali, bo bez pieniędzy nie możesz mieć państwa. Czyli jak ciebie kupili, to stałeś się ich agentem? Właśnie o to mnie podejrzewano w Izraelu później. Ty dobrze myślisz. No wiesz, no dla mnie to jest ale logiczne. Jak tak płyniemy... Geschäft ist Geschäft, nie? Geschäft ist Geschäft. Jak mnie sprzedano i ja poznałem Martę, później matkę moich dzieci i później pojechaliśmy, polecieliśmy do Izraela. Jeszcze nie, to znaczy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ona będzie matką moich dzieci. Dopiero robiłem pompki i przyzwyczajałem się do tej myśli, że kiedyś... Te męskie sporty. Tak. I przylecieliśmy do Izraela. Wynająłem sobie mieszkanko małe, żeby było niedaleko morza oczywiście. Ona bardzo chciała zobaczyć Izrael i palmy na własne oczy i tak dalej. Później wszystkie moje żony chciały już wracać do Europy po tym Izraelu. Wieczne wakacje mówiły. Czyli można powiedzieć, i wtedy był inny Izrael niż dziś. Można powiedzieć, że dziewczyną palma odbiła. I odbijał ta wyraźnie. I nie ukrywały tego, ale to był inny Izrael niż dziś. Jeśli chodzi o stan świadomości, cały czas mówimy o stanach świadomości. I zaraz coś powiem na temat stanu świadomości, żeby nie zapomnieć, pamiętaj o mojej czcigodnej matce dzieci. Niedawno, bo może pół roku temu, szef bezpieczeństwa i szef Instytutu Kosmicznego w Izraelu, generał
profesor, doktor astronomii, astrozofii, astro i tak dalej, oficjalnie powiedział, że od dawna już jesteśmy w komunikacji z pewną cywilizacją. To jest, od tego zaczęliśmy. Jak to jest, że oni byli takim mocarstwem? Więc jesteśmy i mówi teraz, jak się dziennikarz go pyta, mówi, to czemu do tej pory nam nie powiedziałeś? Mówi, bo chciałem dotrwać do emerytury. Od razu powiedział mu, jak było. Nie, bo wtedy jeszcze nie było. Żeby się nie chwalić, ale o tym innym razem. Ja w latach 80. pisałem do rządu, do premiera, do wicepremiera, do wszystkich, że tu są cywilizacje, które chcą nam pomóc, choćcie robimy coś całkiem innego, niż się cały czas tłuc z tymi Arabami. Grzecznie mi dziękowali za list. Ja pisałem nawet, że jako obywatel ja jestem zatroskany, że tu lądują bez wizy u nas i takie rzeczy. Nic nie pomogło, nie chcieli ze mną rozmawiać, ale obiecali mi, że jak będą mnie potrzebować, to się do mnie zgłoszą. A ten dziś powiedział, my już od dawna. Słuchaj, podczas wojny sześciodniowej były takie rzeczy, się działy, że już wiadomo było, że tak jest, ale nie wolno było o tym mówić. Albo nie wolno było mówić, bo taki rozkaz i już, i są tacy ludzie, że tak robią. Na przykład zaczajają się teraz przy galeriach. Dostał rozkaz, zaczaja się. Ale był taki wypadek na przykład. Jadą czołgi w kierunku, jest wojna sześciodniowa. Przypomnij to z kim? Co? Przypomnij to z kim? Izrael jedzie na... Znaczy, kto z kim? Wszystkie państwa muzułmańskie wokół Izraela wypowiedziały wojnę i zaatakowały Izrael naraz, wierząc, że to potrwa błyskawicznie. Blitzkrieg. Hitler nazywał to Blitzkrieg. Wojna błyskawiczna. Tymczasem Izrael błyskawicznie wygrał tą wojnę w ciągu 6 dni. Religijni zawsze mówili, że to Bóg nam pomógł, się patrzali do góry, nie do wewnątrz. Ten profesor, doktor, generał twierdzi, my od dawna mieliśmy kontakty i pomoc. No jeżeli ten high-tech, jaki Izrael dzisiaj ma, bez tego by nie było nic, jeśli chodzi o technologię, to definitywnie to nie są dzieci i wnuki Żydów z Białegostoku. No oficjalnie. Siedział ktoś przestraszony tego, wzięli go, pracował w kibucu, ten. Jego wnuk pracuje dla NASA. Jakie dusze tu się wcieliły? Jak to jest możliwe, taki skok? Jest możliwe. To obserwowano w starożytnym Egipcie. Jak bogowie zbliżali się do ziemi, w Egipcie było zawsze cudownie i rozkwit. Tylko bogowie odlatywali, mówili, my tu kiedyś jeszcze wrócimy, zaczynały się ciemności egipskie. Do tego wrócimy w następnym nagraniu, a jeszcze jest temat, który miałeś rozwinąć, matka dzieci, twoich dzieci, a stan świadomości, bo to jeszcze miałeś... Matka moich dzieci i stan świadomości, właśnie. Więc jak przylecieliśmy do Izraela, ja poszedłem po bułki, jak każdy normalny człowiek, bo to jest norma, że chodzisz po bułki, nie natura. W tym czasie ktoś zapukał do drzwi. Marta otworzyła, weszło dwóch polskojęzycznych. To byli agenci z Ministerstwa Bezpieczeństwa, czyli izraelskie Stasi, to się tam nazywa Shin Bet, Shirut Bitachon. Czyli bezpieczeństwo, służba bezpieczeństwa, wszędzie to samo. I teraz oni mówią do niej tak, czy pani wie, z kim pani żyje? To ona mówi tak, z Romanem. Tak, ale czy pani wie, kto to jest? Tak, wiem, kto? Roman. To oni nie powiedzieli, dziękujemy pani za informację, do widzenia, tylko powiedzieli, czy on pani powiedział, że on był kiedyś w NRD, w państwie komunistycznym, tak, mówił mi. Co pani o tym myśli? Że mogli go tam skrzywdzić w więzieniu? Czy on się zachowywał jakoś dziwnie? Co pan ma na myśli? No, może mu się coś nie podoba w życiu i tak dalej. A komu tu się podoba? Więc widzieli, że Marta już, myśmy wtedy już pomaleńku się budzili, jeszcze nie tak, a nawet jeszcze nie jedną nogą, ale już, że coś tu nie gra w tym świecie, tylko nie wiesz co, no. Więc oni chcieli się dowiedzieć, czy przypadkiem
Ja nie mówiłem coś, że ja bym współpracował, coś tu, to współpracował. Nie, on w ogóle jest daleko od polityki i tak dalej. Będziemy musieli panią zaprosić do nas, do biura, niech pani przyjdzie, bo ta rozmowa się jeszcze nie skończyła, a my mamy jeszcze kilka pytań. Zostawili wizytówkę i poszli, a ja wróciłem z bułeczkami. Skąd oni wiedzieli, że ja już wracam, nie wiadomo. Wtedy jeszcze nie było niby Bluetooth i takich rzeczy, a jednak można było to zrobić, bo oni mieli pewne technologie, których inni nie mieli. No więc dwa tygodnie później ja z Martą poszedłem do Urzędu Bezpieczeństwa, które się nazywało dla tam inaczej troszeczkę, Urząd Oficera Dyżurnego Miasta Tel Awiwu. Czyli Tel Awiw nie był bazą wojskową, jak i oficer dyżurny, ale nic, poszliśmy tam i tych dwóch psotników tam było tak samo. No to ty zaczekaj, my z żoną porządnie. Ja mówię, nie. My z żoną porządnie. Nie z żoną i nie z mężem. Albo rozmawiacie ze mną, albo ja wychodzę stąd. Tak, my wiemy, że ty siedziałeś, jesteś nerwowy. Ja mówię, ja nie jestem nerwowy. Ja jestem wkurzony. Dlaczego? Ja mówię, powiem wam dlaczego. Bo nie było was, jak siedziałem w NRD. Nie wysłaliście do mnie jednego papierosa, wtedy paliłem. Ale Arab, który siedział tam, dostał papierosy, banany, wprawdzie oni mu rozdeptali te banany, a resztę zabrali do domu. Wprawdzie ukradli mu fajki i dali mu pustą paczkę. Ale ja nie dostałem nawet pustej paczki od was. Więc chłopczy, znacie po francusku, nie chcę się wyrazić. Nie, my chcielibyśmy, nic nie chcecie. Ale nie będziesz współpracował z obcym wywiadem. Ja mówię, a jak tak, to co? Od tego wy jesteście, że mnie złapa. Idziemy, Marta, i wyszliśmy. Wszędzie jest to samo. Czy Stasi, czy KGB, czy CIA, czy wszystko na inne, czy literki. Zawsze to samo. Ta sama mentalność. Jak mnie przesłuchiwał jeden taki w NRD, ja mu kiedyś powiedziałem, wiesz co, ty powinieneś pojechać też do Izraela. On mówi, ja do Izraela? Niby po co? Ja mówię, takich jak ty wszędzie potrzebują. Prowocieren z nich, ty się zdenerwował. Czemu się zdenerwował? Bo to jest prawda. Prawda. Wszędzie potrzebują takie charaktery. Popatrz, że to się wszędzie dzieje. Wojny się kończą, coś tam. Tamte małe rybki idą, robią im procesy, a tych te mózgi zabierają dla siebie. Bardzo dużo ludzi ze Stasi jest przy Merkel, łącznie z jej wujkiem. To dziś. I w tym momencie musimy przerwać. Najwyższy czas. To nie koniec, nie najwyższy czas, bo mamy wiele wątków. O rasach kosmicznych, o wątku tego, kto wspomaga z góry ten kraj wybrany, oraz chciałbym jeszcze wrócić do tematu Elvisa i rock'n'rolla. Wrócimy w następnej rozmowie. Tak jak widzicie, no, z Romanem to jest cała przyjemność siedzieć, rozmawiać i to, co nas dzieli, to nas łączy. I w następnym odcinku połączymy się z wami i znowu pozwolimy Romanowi na odrobinę, tak jest, rock'n'rolla. Live long and prosper. Do widzenia. Tak mówili. Do zobaczenia.